Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Deny jest z nami, nas kawałek odprowadzi. Zaczynamy, słuchajcie, wyjazd, trzecia trasa tak naprawdę na Podlasie, tym razem w kierunku Białystok. Zaczynamy dzisiaj, sobota, później w niedzielę do góry na Suwałki, jeszcze do góry do Gołdapi i wrócimy przez Kętrzyn. Będzie parę przystanków, więc oczywiście możecie obserwować to na fanpage'u i w relacjach. Trasa na dzisiaj całkiem nieduża, bo jedyne 345 km, ale ruszamy też późno, bo byłem rano w pracy, więc musiałem się ogarnąć. Poza tym jest tutaj taki motocykl, nie siódemeczka tym razem, tylko tracerek, żebyśmy spakowali się dwa kufry z Martuś, bo Martuś jedzie ze mną tym razem, więc będą nowe nagrywki i będzie na pewno też wesoło. Fajnie, że przy ostatnim wyjeździe czekaliście, były fajne spotkania, fajne pogaduchy. Mam nadzieję, że dzisiaj ktoś nas przyjmie w Białymstoku i oprowadzi nas po Starówce, bo planujemy być tam jakoś o godzinie, nie wiem, 20, może 21. Zobaczymy, co będzie się działo po trasie. A teraz już ruszamy, bo oczywiście spóźnienie 10 minut, niedużo nadrobimy po trasie. Jedziemy, bo już chłopaki czekają po trasie, wiem, że co, więc ruszamy. Doszczytam może kawałek, jest tam dalej. Dobra, tam dalej tak. Dobra, przygotowany jestem na wyjściu wyjazd. Ja muszę ten ustawić. Ustawiam, słuchajcie, kochani, fajnie, bo już są, mamy niezłą obstawę, jak widzicie. Więc super. A muszę włączyć dla was śledzenie paczki. Ktoś dzwonił tutaj do nas, ale kto to, nie wiem. Dobra, my ride. Yamaha. To później fajnie, bo jest podsumowanie trasy. Podjedziemy siema. Do tego. Siema. No to zjedziemy na stację. No właśnie, podjedziemy na tą stację, to będzie można coś kupić czy napić. Czy napić, bo tak nie wiedziałem, wiesz, no. Coś może tam zjechać. Jesteśmy na pierwszym przystanku w Łysych, nie? To są Łysy już. Dobra. Więc super sprawa, dojechaliśmy na czas. I na czas to nie wiem w sumie tak naprawdę, ale spotkaliśmy się tutaj właśnie z Malborem. Fajnie, że na nas poczekał. Nie wiem, czy będzie jechał dalej, ale patrzcie, jakie są brady. Motocyklowe ciuchy, czopersowe takie. Naturalne wzorki na tym, na kombinezonie skórzanym. Piona w rachu. Bo się zestarzejesz i marzenia odejdą. Kurwa, i nie będzie. Gdzie tam stary, proszę cię. Bawić ci w kredycie, kurwa. Zastaw, żony będzie. Jak robotna, to weź żonę ten zastaw. Nie da to się wejść krokiem. Nie tak rzeczy brał. Słuchajcie. Fajni ludzie tu na kurpiach, wesoło w ogóle. Piąteczka. A Boże. Zgadu było, zgadu. Słuchajcie, chłopakom czy chcą tego czy nie, to i tak im wlepy przypierdolę na... Znaczy przykleję wlepy, przepraszam, to się wytnie. Przykleję wlepy na wahacz. U ciebie to kurde te zasłaniają. No nie no, z tej strony wszystkim przyklejam. To zaraz przykleimy. Czekaj, zobaczymy, czy się zmieści.
O nie, z tej strony nie da rady. Patrzcie, Hayabusa nie jest przystosowana do naklejania wlepek. Z tej strony chyba się da, co? Na ty. Tak, może być gorące teraz. Aha. Tutaj bym przykleił, tu przykleję. No może się tu. Aha. Tak będzie widać. O, masz tarczę przyjaraną z tyłu. Ty, odbija ci zacisk normalnie? Chyba tak. Kurde, no zobacz, gorąca w cholerę, nie? Jak nie było. Może ja trzeba... Ja trzymam za mocą. No bo hamuję za wami. Witam wszystkich. Pozdrawiam. Wszystkich fanów, widzów i no. Elegancko. Wututu. A i Martuś jest tym razem. Wlepeczkę. Przybijemy na tego oto fazerka. Proszę bardzo. Da. Kolega powiedział, że nie ściąga tych rękawiczek. Tak jest. Więc sam to zrobię. Jak mówiłem już, czy chcecie tego, czy nie, to wlepa się należy. Okolicznościówka. No i pięknie. Gdzie będzie jeździć? Siadło. Gdzie Łomża. Będzie jeździć? Łomża i okolice. Łomża i okolice. No i pięknie. O to chodziło. No, Malbork w wlepę też będzie jak... Chociaż jeden co tu robi. No i Denego jeszcze ma, bo nasze wszystkie to kurda cichacze, człowieku. Inkognito. Dobra. Tutaj na wachacz to nie ma jak ty. Ta? No dobra. Okej. Okay. No masz, o kurde. To ja nagram teraz. Będzie wlepa jeździć po Myszyńcu. A i to na Hondzie. No, o. Ta-da! Kurna głośniki, to tu radio daje czadu. Martuś, nie napalaj się, dobra? Ja patrzę, kto mięci usie. Na pewno tu z tyłu wygodnie jest się o to oprzeć. Będą zmiany? Jeszcze nie dorośliśmy do takiego. Nie będę. O! Słychać dzika? Nie. Nie w plecach, to wtedy się dorasta do tego. No dobra, fajnie Malbor, że nas poprowadziłeś, fajnie było się zobaczyć. Tak, miło było poznać. I do pracy, tak? No do pracy, ale już przyjemności same, bo już tylko odpalanie, nie? Kask jeszcze zapnij. Przeszczep się udał, także będzie już dobrze teraz. Słychać, kto pójdzie na skrzyżowanie pomachać? Ja, zaraz dobra. Tutaj zarobił tu i będzie. Strzałeczka. Dobrej drogi. Cześć, dzięki, że zajechałeś. Ej, tu mi ten ma fajny klakson. No ale widziałeś jak... Widziałeś jak driftował? Kurna. Faktycznie alarm się włączył. Ty, ale ryczy nie. Dawaj pod kościół, my zawsze pod kościołem. Chyba zauważył, co? Zauważył, no. Tak ładnie machałam, tu zaraz tu wyjedzie, wiesz, przez podwórko. I się krzyż w drugą stronę obróci. Ty, kutaski! Aneta cię spakowała? Kutaski aż ci zwiało z tablicy. Także szybko jechał. Mijałeś Harley'ka po drodze takiego białego? To nasz. Kurde. Nie patrzyłem. Elegancko. A po co wziąć wiolę? Faktycznie mu dołem. Jak mieliśmy spać? No jak? Ty mówiłeś, że ty samotny jeździec na ręce dzisiaj. Będziesz jakby podwójnie brany. Elegancko. Tomuś, jak się leździ? Kajka już poleciała z powrotem na Warmię, a my lecimy dalej. No dobra.
To taka alpejska drużyna w ogóle, z tymi wariatami wszystkimi byłem w Alpach. Słuchajcie, tankowanie przed Grajewem jeszcze, bo dzik mówi, że musi zjechać, więc zjeżdżamy wszyscy i wszyscy tankujemy. Zrobione 194 km, a do bazy jeszcze 200. Ale tutaj w Grajewie zajedziemy do bazy w Białymstoku 129. Generalnie zajedziemy jeszcze teraz właśnie do Wróbla pogadać, ale z Grajewa już jest tutaj po drodze, czekał na nas Mario, którego widziałem dopiero co koło mnie w domu, bo też był nad jeziorem, a już jest tutaj. Siema Mario, serdecznie, fajnie, że przyjechałeś. Do Grajewa zajedziemy, z Wróblem się spotkać. Wiem, ja w kontakcie. Co? Ja w kontakcie z nim cały czas. A, w pogadzie on jest, nie wiesz? Był na domu, w domu. Pojedziemy do niego pod garaż, pojedziemy, a później pojedziemy na miasto, to zjeść, bo my to głodni. No. Tak, tak iść. Ja przed chwilą to zdjęcia wrzucałem za jeziora u nas, nie? Na dodaju. Będzie nowa dzisiaj. Obowiązkowo.